Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina i przed nami troszkę taki świąteczny let's play z troszeczkę nietypowych gier, bo będą to dwie gry na telefon, ale co jak i dlaczego to za chwilę. Najpierw zaczniemy od czegoś, czego ja nie robiłam od dawna i powiem wam szczerze, że troszkę chyba wyszłam z wprawy, ale okej. Wybieramy sobie oczywiście tło. To jest fajne, bo nam się tutaj fajczy, a to jest chyba ostatnie, tak. Może nam się chujna zjara. No i wybieramy sobie chujna. I ja nie ukrywam, że mam swoją ulubioną. Ciekawe dlaczego. Kto by nie chciał brać takiego ślicznego, żelowego... no... w gejmarkowe... znaczy, sorry, odchył z WoWa. W gejowate gwiazdki sobie na początku weźmiemy. Jakie śliczne. Nigdy nie byłam fanką aniołków, ale powiem wam szczerze, że bardzo bombki mi się podobają. I to takie o. Troszkę kukardek. Powiem wam szczerze, że fajnym plusem jest z tej gry to, że można sobie później tą już taką ubraną choinkę wysłać jako MMS-a i dorzucacie życzenia z własną brudną choinką. Kurde, jaka ładna bombka. Tak, z choinką, którą sami ubraliście. Gejowate te łańcuchy muszą być. No, coś tam mamy. Teraz sobie jeszcze takie pierdykniemy, bo co, możemy. Piernika, żeby młotka miała co wpierdzielać. Możemy też sobie również walnąć lampeczki, które nam się będą ten. One są w różnych kolorach, jeśli dobrze pamiętam. Tak jak mówię, kiedyś już w tą grę miałam okazję sobie zagrać. Pączek dla wszystkich moich hejterów. Niech nam to trochę pomruga. Także jak widzicie, wybór jest całkiem spory. W sumie ciekawa gra na let's playa. Może kiedyś zrobię jakąś rozszerzoną wersję. Sorry, czerwone lampeczki, wy się nie załapiecie, ale gejowate się załapią. Znaczy nie no, dla dziewczynek one nie są gejowate. Dla facetów, jeśli lubicie róż, to też nie, ale... ale wiecie. Czekajcie, ja wiem co chcę. Ja chcę czerwoną lachę. Dzisiaj dzień z trollingiem hard, tak na święta, nie? O, jest czerwona lacha, ona na najważniejszym miejscu, bo być musi. Ta-dam! Kinusiowa choinka, mam nadzieję, że wam się spodobała. Jeżeli wam się nie spodobała, to nie macie gustu! Ale możecie sobie oczywiście zrobić lepszą. Linki odnośnie gier będą w opisie. Ale cóż, teraz się przenosimy na drugą grę i wyjaśniamy wszystko. Dobra, jesteśmy. Zaczynamy drugą grę. Są oczywiście gry, tak jak mówiłam, na telefony. Ja mam troszkę inną wersję. I dlatego mogę tak sobie ładnie z komputera nagrywać. Ale powiem wam szczerze, że... znaczy, sorry, choinkę już u siebie na telefonie mam. Teraz ja muszę załatwić to, bo się kurde wciągło mnie. Jestem ciekawa, czy pobiję swój rekord. Ogólnie sanie są pewnie, do sań można sobie coś wrzucić. Ale do tego jeszcze nie doszłam, bo... na razie jak tylko dostałam tą grę, to zaczęłam jeździć i po prostu... aha, to jest tutorial. Ja już chcę jechać na czas. Nie, i tak słuchajcie, jak mówiłam, te gry nie są takimi totalnie randomowymi grami. To są gry, w których tworzeniu udział brał nie kto inny, tylko nasza kochana Młocia, która ślicznie oczywiście rysowała nam tutaj wszystko. Znaczy nie wiem, czy wszystko, ale pewnie dużą część. Także jeżeli jesteście zainteresowani... ha, rekord ostatnio miałam 31! Tak, wiem, cieszę się z rekordu w grze, gdzie
jeżdżę w fajnym Nissanie Mikołaja w sumie. Takie rakietki. Sanie z dupy, nie? Znaczy ogień z dupy. No. Także jeżeli jesteście zainteresowani zagraniem w którąś z tych gier lub pobraniem je na swój telefon, to linki do wszystkiego będziecie mieć w opisie filmu. To tyle, jeśli chodzi o świątecznego Let's Playa. Ja od siebie życzę Wam jeszcze raz zdrowia, szczęścia i wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajcie, panie, niech Wam jedzenie idzie w cycki, a panom w mięśnie. To co, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kino, z tego świątecznego Let's Playa. Trzymajcie się. Cześć!